I tak, hej Kasiunka, witam wszystkich serdecznie na odcinku z serii Kopalnia Miedzi. Fanty z paczki od Mateusza. Zapewne pamiętacie tą ogromniastą paczkę, kto nie chciał wyjść z paczkomatu. Kopalnia Miedzi, sponsorem odcinka oczywiście Mateusz. Wielkie dzięki Mateusz. No i co tu mamy? Takie właśnie tutaj dławiki, jakiś stojan. To taka szpulka z miedziuchą, jakaś stewka. Tutaj stojan z siniczka, także powinno być sporo miedzi. No i co? Wyciągamy wagę, wstępnie zobaczymy ile mamy wsadu na początku. Jest waga. Ile tu mamy towaru na start? O! Kilo 645 gram wsadu, wkładu, a więc zabieram się za demontaż. Ciekawe ile z tego będzie miedziuchy, tak więc zaczynamy zbierać miedziuchę. Wielkie dzięki Mateusz. I co? Odpalamy kopalnię miedzi. Życzę wszystkim miłego oglądania i widzimy się na podsumowaniu. Wracam do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mojej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zagon w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zająk w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Gdy brakuje w skarbcu kasy, to z miedziuchą są zapasy. Bo na skupie jest jak złoto, wtedy wracasz z fajną kwotą. I co? Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy zająk w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Wracasz do domu z kopalni miedzi. Widok miedziuchy w mej głowie siedzi. Wszyscy wkoło jej szukają. Wszyscy miedzi pożądają. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Plamy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Oj tak mój kali, ta gruda miedź w głowie siedzi. Jeszcze raz. Gruda błyszczy, drażni oczy. Plamy za nią w ogień skoczy. Trawo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana. Ruda błyszczy, drażni oczy. Złomy za nią w ogień skoczy. Trafo cewka ze stojana. Tam miedziucha jest schowana.
No i tak, hejka siemka, no i gramy. Rzeką i w lesie, na wykrywce, na magnesie, wszyscy razem tak działamy, naszą ziemię oczyszczamy. Każdy ziom wie złą, by go mieć, wystarczy chcieć. My to wszystko wyzbieramy, my to wszystko posprzątamy. Strzały i złomowe te sygnały, gdy mi dziucha zaś się zdarzy, wtedy uśmiech jest na twarzy. Każdy ziom zbiera złom, by go mieć, wystarczy chcieć. My to wszystko wyzbieramy, my to wszystko posprzątamy. Każdy ziom zbiera złom, by go mieć, wystarczy chcieć. My to wszystko wyzbieramy, my to wszystko posprzątamy. I już śruby, blachy, pręty i sznur ciągle jest napięty, i napięcie przy wadze zeszło, gdy 50 kilo weszło. Każdy ziom zbiera złom, by go mieć, wystarczy chcieć. My to wszystko wysprzątamy, my to wszystko... No i tak, już po demontażu. Co my tu mamy? No miedziuchy. Miedziuchy bardzo sporo, fajnie. Tu jeszcze z tego stojanu te grubsze kawałeczki miedzi. No, sporo stali. Tutaj jeszcze takie miedziane styki były. Dobra, to pójdzie do miedzi. Troszeczkę mosiądzu poobielanego. To pewnie nic nie waży, ale do wiadereczka z mosiądzem poobielanym może trafić. No i co ono? Wyciągamy wagę, ważymy. Zobaczymy, jaką wartością miedziuchy zasilimy zielone wiaderko, przykleimy naklejkę. Dobra, wyciągamy wagę i robimy podsumowanie. No i tak, jest waga. Odpalamy. I co? Zabieramy się wpierw zaważenie złomu. Od tego najwięcej. 2,760 kg po złotówce. 2,76 zł. Zapisujemy. No i co? Złom trafia do złomu. I czas na miedziuchę. No pół kilo powinno być. Pyk. No już jest. 525 gram. I tutaj z tego stojana. Pyk. I mamy 605 gram. Po 32 zł 10 groszy na Metalleo. 19,42 wpada za miedziuchę. W sumie 22 zł i 18 groszy. Tak więc wielkie dzięki, Mateusz. Ta kwota zasila flamingową skarbonkę. No i co? Czas oczywiście na zasypanie wiaderka miedziuchą i na naklejenie nowej naklejki. A co to będzie? Tak pani Sowa przylatuje i mówi, że... Nie mustafiłem tyle na odcinku. Więc to przykleimy naklejkę kanału Mustafa Gold. Tak, Mustafa Gold trafia oczywiście na wiadereczko. Przy okazji pozdrowionka dla Oli, pozdrowionka dla Sławka, pozdrowionka dla Maćka. I co? Przyklejamy naklejkę. Gdzie nakleimy? A tutaj, obok wyczochranych. Super. Odklejamy. Przyklejamy. I kolejna naklejka wędruje na wiadereczku. Także pozdro
Mustafa Gold, wpadajcie. A pani Sowa, tak sobie pomyślałem teraz, też ją tu przypniemy do tego wiaderka. Niech tu wisi i niech czuwa nad zawartością. No i tak, pani Sowa zainstalowana i czas na wyrzucanie miedziuchy do zielonego wiaderka. Tak więc jestem bardzo zadowolony. Owocna kopalnia miedzi, oczywiście dzięki Phantom z paczki od Mateusza. Wielkie dzięki, Mateusz. No i co, kochani, standardowo, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę. Jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy. Zachęcam do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie. Zachęcam do odwiedzin i subskrypcji kanału Mustafa Gold, klikając tutaj tego Mustafę. Zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga. I zapraszam na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!